Podjęłam podjęcie tego wyzwania i nie rozczarowałam się. Sam projekt przeżyłem przygotowanie, no i przede wszystkim efekt końcowy. Zawsze interesowała mnie sztuka ulicy, czyli street art, muzyka, hip-hop, więc taki projekt był dla mnie także okazją do zbierania nowych doświadczeń oraz przede wszystkim do poznania procesów twórczych, które stają się z artystami. Tu chciałem się dowiedzieć, jak wygląda proces twórczy artystów. Chciałem zobaczyć, czy jest to coś, co przychodzi z łatwością, czy jest to coś, co trzeba nabyć w czasie. No i dowiedziałem się oczywiście, że to nie jest proces bardzo łatwy i jest na pewno długotrwały. Projektu, który mimo spędzić czas oraz po to, by zintegrować ze szkołą. Projekt przewyższył moje oczekiwania, ponieważ nie dość, że wniosłam coś do życia szkoły, mural, i też wniosłam coś do swojego życia. Street artu, zobaczyłem wiele ciekawych i inspirujących prac, a także zobaczyłem, jak wygląda tworzenie muralu od pierwszych szkiców aż do efektu finalnego. Poznałam znaczenie wielu dzieł, które miałam codziennie w drodze do szkoły i naprawdę zainteresowałam się sztuką muralu. Zaczynam go interpretować, rozumieć, no i warto tak zatrzymać się na chwilę i podziwiać to dzieło artysty. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w serii warsztatów, oglądać murale i rozwinąć swoją wiedzę na ten temat, co było naprawdę ciekawym i miłym doświadczeniem, bo ja dowiedziałam się wielu rzeczy i zobaczyłam też elementy sztuki w naszym mieście, których wcześniej nie dostrzegałam. Młodzież, która zaangażowała się w projekt, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o tworzenie samego muralu, gdyż bardzo mocno pragnęła stworzyć coś trudnego. Dlatego jego forma jest realistyczna, ale również niezbyt prostego, więc formalnie jest symboliczna. Bardzo podoba mi się zaangażowanie młodych ludzi, którzy dostrzegli w tym szansę zrobienia czegoś niezwykłego. Można powiedzieć, że chcą odchodzić od zwykłej szkolnej rutyny
i rozwijać się również w kierunku tego typu przedsięwzięć, tego typu projektów. Thank you.